Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Gears of War 4. Gra miała swoją premierę 11 listopada. My zagramy sobie na PC-cie przy użyciu myszki i klawiatury. Miałem okazję rzucić okiem, wiem, że gra bardzo ładnie wygląda i bardzo dobrze chodzi. Z tego tytułu raczej nie będziemy robili serii, ale będę oczywiście przyglądał się waszym opiniom i też będę zwracał uwagę na to, czy ja się dobrze bawię. A teraz cóż, moi drodzy, koniec opowieści, przejdźmy do rzeczy. Ja miałem okazję skończyć jedynkę, Gears of War, dwójkę. Za trójkę jakoś się nie zabrałem. Prolog, wspomnienie. Zobaczymy, jaka będzie czwórka, przynajmniej w tej początkowej fazie rozgrywki. Ale posłuchajmy, bo widzę, że tu się zaczyna opowiadać jakaś historia. Today we are humbled by the presence of two generations of men and women who braved every danger. Who fought the battles that made us what we are. Including the most pivotal encounter of the Pendulum Wars, Ashfoe Fields. Santiago! I'll spare you the inspirational speech, Private. You know what to do. Yes, sir. All right, let's do this! Wspominamy stare wojny. Okej, w porządku. Niech tak będzie. Bardzo przyjemnie steruje się wojny Pendulum, 2 lata przed dniem inwazji. We take down those towers, cripple their communications, then raid the lab. Command wants the Hammer of Dawn, Command gets the Hammer of Dawn. All right, let's move! Kto wie, może się będziemy w to nieźle bawić, może będziemy się w to bawić lepiej niż w Mafii, która z każdym kolejnym rozdziałem jest... zaczyna być straszliwie powtarzalna. Tu przeładowanie jest, muszę na to zwracać uwagę. A się schował skubaniec. Teraz zareagowałem odpowiednio szybko. Zakładam, że każda broń ma w innym momencie. Keep pushing. Tower's just ahead. Come on, the major's waiting. Ja strasznie lubię te takie liniowe strzelaniny. W zasadzie... Znaczy... No dobra, mniejsza z tym. Tak czy inaczej chciałem powiedzieć, że... Tak samo będę pokazywał Battlefielda 1 i Call of Duty, ale Battlefielda 1 i Call of Duty na pewno przejdę, natomiast tutaj... Flankujmy. No i elegancko. Amunicja uzupełniona. Możemy śmigać dalej. Green One, approaching bonfire. Roger that, Green One. And sweet hell, these are dumb code names. Okay, plan a charge on that tower. Charge planted. Leader, our match is lit. Roger that. We're lighting our bonfire in 3, 2, 1. Przyjemnie grać w Gearsy na PC-cie. To jest jakby trochę nowa era, którą Microsoft zapoczątkował. Also, I'm shit canning our codename Santiago. See you at the lab. Yes, sir. The lab's just beyond that security gate. Push up! No, trudno ocenić to, czy Blizzard robi dobrze. Tfu, Blizzard, ja cały czas o Blizzardzie myślę. To, czy Microsoft robi dobrze, czy źle z tym. Czas pokaże, nie? Albo popełniają ogromny błąd, albo mają genialne. Robią genialną rzecz.
Okej, okay, skupmy się, bo to się może fatalnie skończyć. Dobra, to wystarczyło. Ale może nie ma sensu teraz opowiadać tych historii o Microsoftie, skupmy się na tym, co tu się dzieje. Chociaż to jest jakaś retrospekcja. Ta historia już się wydarzyła, to może nie jest aż tak super ważne, to są wspomnienia. You two, you have the security codes. Override that gate. Dobra, zajmijmy się. And with that, this raid is officially underway. Let's go. All right, you know the drill. Eliminate the guards, get inside the lab, grab the plans. Then we ghost. So what does this hammer of dawn thing do? It wins the war. And if we do our job right, every system here is wiped. And the indie scientists get an offer they can't refuse. All right, we're in. Let's go! I see stuff. Moving stuff! Lab's up ahead. Take him out! Skubańcy się chowają. Open up on him! Hedy, ale nie wchodzą. No tak. Jest jakiś odrzut mały i on... Należałoby korygować te strzały. Ale to przyjdzie z czasem, nie? W każdej grze strzela się trochę inaczej. Zobaczmy, co ta spluwa robi. Wydaje się odrobinę bardziej precyzyjna od tej mojej... O, przepraszam, od tej mojej podstawowej. Celność wyjątkowo słaba. You too, Major. Let's take out these Indies so we can get on with the goddamn show. Yes, sir. Twarde głowy mają. Good one. Keep it up. Wyrwał znowu w głowę, ale nie zabójcze to było. Jest. Lab secure, Major. I have eyes, Private. Now, let's get those plans. Na razie idziemy do przodu. Czyli jest okej. Okay. Zgodnie z planem, tam gdzie iść powinniśmy. Dobrze, otworzyć drzwi, to moja robótka, w porządku. Okej. Okay. Step aside, Private. Looks like these indie scientists aren't too eager to meet us. Bruce! Be a deer and rip this door! Gears, listen up. If we're not out in 10 minutes, abort mission and get the hell out of here. Okay, Santiago, time to meet our new friends. Right behind you, Major. My jesteśmy zwykłymi tymi. Hold him back! Use the turret! Spaghetti the pulse! Spaghetti the pulse! Się trochę rozpędza to działo. They're coming in on the right side. Hold your position. Indies on the left. Keep them away from the lab. Można łatwo namierzyć, ale. W momencie strzału już podrzuca tą broń trochę do góry. Co? Prawie? Ciężki karabin, kurde.
Control, package is secure. Cleaner, proceed to the beach for Marlin extract. You hear that? Mortars! Control, we got mortars incoming. Can I suggest you run, Major? To the beach! Go, go, go! To tutaj jest... W jaki sposób żeśmy ten Hammer of Dawn pozyskali, tak? Kurde, jestem ostatnim żołnierzem. When valiant COG forces captured the UIR's plans for the Hammer of Dawn, we ensured our survival in the worst conflict our world had yet known. But only 2 years later, a new horror, a new enemy, a new war. Control, be advised. Divert the Colonel's convoy. Sorry, Corporal, we're almost there. Negative, negative, Control. The House of Sovereigns is a red zone. Corporal Kim, this whole city's a red zone. Understood, Control. Come on, Gears. Colonel Hoffman's convoy is gonna need protection. Corporal, we're coming in hot. Almost there, Control. Oh, shit! That's the convoy! Look out, look out! For those goddamn things! What the hell is even happening? Is that all you got? Come on, we got this! Wydaje mi się, że przy używaniu... No, to masz. Oh, yeah! Przy używaniu kontrolera chowanie się za przeszkodami było znacznie... Znaczy... Znacznie częściej się to robiło tutaj. Jak ta precyzja strzelania jest większa. Shit on that thing! We need something bigger! Corporal, there's a Hammer of Dawn in that van! On it! Soldier, secure that hammer! Dobra, mam się zająć młotem. We've got the hammer! The turn lights are up! Roast that ugly son of a bitch! Oh shit. Ugh. Here you go! Chcę się wycofać, może niepotrzebnie. Ja pierdzielę. Spokojnie. Przeżył pierwszy. Kurde, została mi tylko ta... A, na szczęście. Nie do końca na szczęście się pojawił, ale przynajmniej mam na co używać tej broni. Ciężkiej. What's your name, Corporal? Kim, sir. Lieutenant Stroud and I need an escort. Congratulations, you're it. Colonel, we need to get inside. Now. I've got the code for the door, Colonel. Well, good for you, son. Hold these stairs with that hammer. I'll be back when I can. Okay, trzymać, pilnować, nie przepuścić. This is bad! All right, you heard the corporal. Don't let him inside. They're coming right at us. Use the hammer. Huh? Oh,
Oh, shit! Look out! Push him back! Push him back! We need some goddamn reinforcements! Not gonna happen! Keep fighting! Got it! This is insane! Do not let them near the door! Ach, za blisko ich przepuściłem. Robiłem się gatlingiem. Podnieś mi kolego jeszcze raz. Ostatni raz, obiecuję. Będę uważał. Cofnijmy się tu. Zmieniają pozycję cały czas. Co to za paskudztwo? Chyba muszę zmienić pozycję. Hundreds of thousands were dead. Emergence Day had earned its name. Like many of you, I was only a child then. It was a dark, terrible time. And our victory was in no way assured. Wtedy Feniks się dobrał do tyłków, nie? I know you're medics, but we need everyone on that wall now. Get that soldier back on his feet. Ja tu robię za medyka tym razem. Need you on your feet. All right, Gears, get up that ladder. Oi, come on up. Where the hell am I? Wspinaj się, żołnierzu. Chainsaw your way out and get on that wall! Holy shit! We gotta clear this wall! Chciałem go piłą potraktować. Co tu się wyrabia? No właśnie. Beczki pomogły. Straszna zadyma. Coś o hakach wspomniała, ale... Zaczynam powoli chwytać. Alright, someone mount that turret and throw some hell down there.
No tu znowu Gatling, ale tym razem zajmę od razu to działo. Przegrzewa się. Come on, you big ugly son of a bitch. Show me what you got. Ja pierdzielę. Idą z dwóch stron, jeszcze ten wielki pająk tam. Z drugiej strony to samo. Przegrzałem. Sigoro, moi drodzy. But against all odds, a brave group of soldiers led by Marcus Phoenix finally ended our locust nightmare. He did it. How dearly I wish Sergeant Phoenix could be with us here today. Stop and think about the men and women whose sacrifices guaranteed our survival. Thanks to them, we fought through the long twilight. We built a new prosperity. The world the new COG has ensured knows no war, no suffering. It's a world of safety. Of family. A world, finally, at peace. Coś mi się zdaje, że tego pokoju to długo nie zaznamy, co? Zwiat. Hey, you coming? Just give me a sec. For a butterfly? Yeah, look. You know how this little guy starts out? Trying to stay alive. True. But if it survives, and most don't, it finds a way to change. The little larva becomes a chrysalis. Inside, it destroys and rebuilds itself, changing its color, its shape. It gets wings, claws. It slashes its way out of its cage, and then... And then it's new and beautiful. You shouldn't have come. Save your breath, JD. That one, she's a mother's daughter. She really is. I really am. Akt pierwszy, rozdział pierwszy. No to zaczynamy właściwą przygodę. Miasteczko rośnie. We used to protect Cox settlements. Now we're about to raid one. Is that ironic? Technically, no. Raiding is what outsiders do. Until you two showed up. Now, boring. Better bored than dead, old man. There's a difference. Ooh. Huh, no alarm. Thank you very much. Yeah, we're not gonna be bored. Dead, on the other hand. That's not the security alarm. Oh shit, wind flare! We can take cover inside the settlement. To the wagon, all of you! Go! One się osłaniają. Co to jest burza elektryczna? Pewnie pozostałości po wynalazku, który rozwalił rój. Microsoft Studios. Nie będziemy kończyć w tym miejscu. Rzućmy jeszcze okiem, nie? Na tą historię, jak ona się tutaj toczy. Z tego co widzę, to żeśmy utknęli między średniowieczem a wojną przyszłości. Gears of War 4. We're almost there. Get down! Oh,
Quickly! Go! Burze elektryczne mają wpływ na ludzi, pociski i otoczenie w twojej okolicy. Korzystaj z osłon, poruszaj się strategicznie. Damn it! Windwall's closed! Now what do we do? We should head for that crane! Nie wiem, czy mogę wiedzieć, czy... Yeah, but how? There's no gate! Then we gotta knock it down! Shit. Wie jak cholera. Nie jestem w stanie tam wrzucić. Hey! Those pipes might work! Dobra. Ha! That worked! Jest, dobra, nie. Let's get to the crane! Oh shit! Lightning flurry! Don't let him touch you! We should be okay here! Oh yeah? The fine okay! Not immediately dead? Holy shit! To tyle, jeżeli chodzi o sensowność użycia dźwigu, co? Wieją wiatry. Może nas zasypało i przeżyliśmy dzięki temu. Hey, what I miss? Everyone okay? Okay, still has her, huh? Good, good. Hey, ugly. You stay here, okay? Potężne zwierzę, co to jest w ogóle? So runaways. These big cog walls make you feel a little homesick. Wow, again with this runaway bullshit? You know we don't need you, right? Raina told Del and me to do this, not you. Sorry, smart guy. Where she goes, I go. I don't need a babysitter, Uncle. Then call me a chaperone. How about I call you hungover? Oh, you got some chuff, boy, don't you? Uncle, you're obviously hungover. Actually, I'm still a little drunk. Cog settlements are built from the inside out, which means the fabricator's in the construction hub at the center of town. We grab it, we leave. You can count on a lot of security DBs in there. There hasn't been an outsider raid in 6 months. We'll have the element of surprise. You can't surprise a robot, my guy. We used to command DBs, remember? Oh yeah, like a settlement too. Hey, that wasn't their fault. You got bigger problems than stubbornness, young one. Dobra, że ciekawe relacje w grupie. Ciekawa grupa, tak, swoją drogą. Fajnie się przygoda zapowiada. There's the construction hub. Just gotta figure out a way to get there. Well, our only way in is down. Let's go. Kurczę, oceniajcie, komentujcie, to może zagramy więcej, no. And already they're building up the outer ring. Well, they're not worried about raids, so it probably speeds things up. Co macie za... O. Zamienimy się, bo ty masz lancera, ja lubię lancera. Nie, on nie chce. Ta ma snajperkę. Nie chcą się wcale zamienić, broń. Oszustwo haniebne. He doesn't see us. Let's keep it that way. No to musimy po cichutku. You know, the deeper we go towards the center, the more DBs we'll have up our asses. Which is exactly why Del and I should be doing this alone. If we get caught, we can reason with Jen.
I did 15 years in the COG. Highly decorated. Maybe I'd like to discuss with Jin this so-called war you say she was looking to start. Or our other option, not getting caught. Ślizgując się za przesłony, przytrzymaj kierunek do przodu i naciśnij. Już to chyba opanowałem. Właśnie. Jest okej. Okay. Co tu się dzieje? Co za maszyny? Jakieś tłoki, to wygląda jakbyśmy byli wewnątrz silnika. Jakby ta cała osada była jednym wielkim silnikiem. To mi wygląda na otwarte. Good thing that was a builder and not a watcher. Oscar will be fine. I think I know how to avoid watchers. Tam jest jakiś człowiek? Nie. To jest bezzałogowe, co? Niezła maszyna. Ciekawie to wygląda. Odbudowują ten świat po wojnie, co? Nie mogę powiedzieć. Jestem zaintrygowany tą historią. Aha. Co to jest? Co? Ulotka na temat środków obrony w kontaktach z pasterzami. Bezpieczniejsza przyszłość dla wszystkich. Ech, no cóż, moi drodzy, no dzisiaj będziemy kończyli. Ale jeżeli macie ochotę na więcej, proszę dajcie znać. Ja bym chętnie jeszcze coś zagrał. Z przerwami, bo na weekend wyjeżdżam na WGW do Warszawy i tam będzie mnie można spotkać, gdyby ktoś miał ochotę. Będę w piątek wieczorem, w sobotę i w niedzielę, także zapraszam. Jakby ktoś chciał sobie stryknąć fotkę i przybić piątkę, to jestem do waszej dyspozycji. No. To trzymajcie się. Dziękuję, żeście spędzili ze mną czas. Do zobaczenia. Uch.